Dzień dobry, witajcie, słuchajcie, no co, jeszcze w samochodzie, właśnie ruszam po rower, oczywiście kask sobie zdejmę, ruszam po rower, bo rower mam gdzie indziej, nie w miejscu, w którym mieszkam, tylko parę kilometrów stąd, także za chwilę na rower i w drogę. Rowerek już zabrany z piwnicy, autko odstawione, no i co, ruszam, tutaj jeszcze jest teren miejski, ale za chwilę oczywiście w las. Tutaj już powoli, moi drodzy, wjeżdżamy do lasów, ale to jeszcze widać tutaj droga, gdzie jeżdżą samochody, ale za chwilkę wjadę na taką typową drogę dla rowerów, wiecie, taką ubitą, gdzie samochody nie wjeżdżają, także pada już trochę deszcz, także trochę błota może być, ale to nawet fajnie, lubię takie tematy, klimaty właśnie z błotkiem w terenie, to jest to. O, zatrzymam się na chwilę. Powiem wam, naprawdę może jest pochmurno, wydaje się, że jest nieprzyjemnie, ale powiem wam, jest naprawdę rewelacja, rześko o poranku, powietrze jest świeże. No, nie przekażę tego wam w tym filmie, bo to trzeba by tu być po prostu. Coś pięknego, naprawdę. Doceniajmy to, co mamy, naprawdę tą naszą naturę, przyrodę. Cieszmy się z tego, cieszmy się z takich rzeczy. Polecam, naprawdę. To jest taki odcinek leśny. Jest odcinek leśny, ale zaraz będzie asfalt, słuchajcie. I ten. No i trzeba tam przystanąć, sprawdzić, czy nic nie leci z lewej, z prawej. Wjechać na kawałek asfaltu i. No i potem znowu będzie taka fajna droga szutrowa w lesie. Także oczywiście wszystko wam pokażę.
słuchajcie, przystanek Texas. A jak przystanek, to trzeba się napić. Tak to wygląda, powiem wam, przyjemna niedziela. Ale co? Co dalej? Tutaj właśnie mam 10 km. Już wracam, czyli będzie to 20 km dzisiaj, czyli takie cardio na spokojnie. Wczoraj był trening siłowy, naprawdę konkretny, także też się nie można dać, wiecie, wykończyć. Wszystko z głową się robi, redukcja nadal postępuje w bardzo dobrym kierunku. Spadki co tydzień prawidłowe, na zdrowo wszystko idzie. I co wam powiem, wracam już do domu, tak jak już mówiłem, w drogę powrotną, czyli wyjdzie 20 km. I dzisiaj jeszcze wyjazd w trasę, także niedziela trzeba się przygotowywać na wyjazd, jeszcze jedzenie, jeszcze pakowanie, akurat w niedzielę wyjeżdżam. Tak zdecydowałem ja oczywiście, no też wiecie, pieniążki większe. Ale co, trzeba jeszcze pobyć z rodziną, pewno się dziecko z żonką już obudzili, także wrócę, wspólna kawka z żoną i tak dalej, i tak dalej. Czyli wiecie, życie rodzinne. A was zachęcam, jeżeli się wam podobało, łapka w górę, komentarz, udostępnijcie, jeżeli się wam podoba, jeżeli się nie podoba, sorka. Tak to wygląda, nagrywam z telefonu, jestem sobą, wychodzi jak wychodzi mi to, nie wiem czy dobrze czy źle, ale będę się starał być coraz lepszy, może w przyszłości jakiś lepszy sprzęt zobaczymy, będę rozwijał tego YouTube'a, także zachęcam też na zaglądnięcie do mnie na Instagrama Seba Leszczyński, na Facebooka Seba Leszczyński, zapraszam, też tam się dzieje dużo, także co, życzę wam udanego dnia, nie wiem kiedy to będziecie oglądać, jeżeli w niedzielę dzisiaj, czyli jest niedziela, życzę wam udanej rodzinnej niedzieli i póki co do zobaczenia następnym razem. Hej!